Cześć wszystkim, znowu po 7, przeciąg Baldur's Gate 3. Nie udamy się do obozu póki co. Myślałem, żeby zmienić Willowi uzbrojenie, w związku z tym, co nam ostatnio wypadło, ale... Ale będziemy musieli się tym później zająć. Dobra, póki co mamy zaproszenie do buduaru Rafaela. Przy okazji porozglądałem się też po okolicy. Wiem już, gdzie jest Nadzieja. Nadzieja jest tutaj, przy... niedaleko tych portali, bo było takie wyjście na zewnątrz, które prowadziło na klif. Trzeba tam zeskoczyć w jednym miejscu i ona tam się znajduje na dole. Ale tak, pilnuję... Jest przywiązana łańcuchami oraz pilnuje ją dwóch spektatorów. Więc póki co i tak nic z tym nie zrobimy. Nie, Nadzieju. The archivist told you to kill off in the boudoir. Well, here it is. A horrid place where pleasure is pain and pain is pleasure and hope cannot live at all. Byłaś w środku? Never by choice. Icky and sticky and grimy and slimy. Everything in this house exists for Raphael's pleasure and Raphael's pleasure alone. That includes Raphael himself, whatever form he takes. Whatever form he takes. Dobra. That's curious. Tak, to jest ciekawe. Możemy się wykąpać. I to daje nam pełen odpoczynek. Wszystkie nasze czary przywrócone. To znaczy... Momencik, możemy rzucić jeszcze raz ucztę bohaterów, bo tobie brakuje trochę punktów życia. Właśnie, Mugox mi zwrócił na to uwagę. Przywoływanie uczty bohaterów przywołuje również rzeczywiste rzeczy. Ciekawe. Dobra. W tym buduarze jest jedna rzecz, która nas interesuje. Zaraz się jej przyjrzymy. Możesz otworzyć? Cyk, cyk. Co za peszek. Let's get going. Mikstura anielskiego snu. Już coś takiego mamy. With haste. Where am I needed? Ever onward. Jeszcze jedna bardowska inspiracja. Zdecydowanie ułatwia to otwieranie zamków. Brązowy kielich i parę strzałek. Chcemy dać komuś taki strój? Odzienie z diamentowym wzorem. Niebieski dublet w diamenty. W sumie są dosyć sporo warte. Weź sobie Jaheira ten. Może potem. Dobra, to jest ta rzecz, która nas interesuje. A lost little mouse is running through the house. A thief okay. In the night, greedy and here to take. Why are you here, little thief? Nie powiem ci. This is very naughty. Whatever are we to do?
Why don't we play a game? You win, I give you everything you desire. But you'll enjoy yourself more if you lose. Co to za gra? It's a surprise. Off with your clothes. Chciałem powiedzieć, że lubię niespodzianki. Dobra, wiecie co? Chciałem to zobaczyć poza grą, znaczy poza nagraniem. Zobaczyłem, jakie tutaj mamy dostępne opcje. I opcje są nieciekawe. Albo z nim będziemy walczyć, a to jest nieprzyjemna walka, więc wolę tego uniknąć. Albo zabawimy się w jego grę, przy czym nasze szanse wygranej są dosyć mierne. Ale dobra. Myślę, że ta gra hentai dawno nie miała hentajowej akcji, więc bierzmy się do roboty. Good, little thief. Good. Keep going like this. And you'll get to live. You'll be crying out my name soon. You'd better know it. I am Harlep, Raphael's personal incubus, glamoured and transfigured to look like him. I'm a perfect copy. He only ever wants to sleep with himself. What's better than the devil you know, eh? His violating stare sees more than all of you. It sees potential. Before we continue, I want to make sure you're comfortable. Sometimes, when he's feeling adventurous, Raphael will ask me to change into the Archduchess, Raphael. I can take her form if you choose. A simple swap pales in comparison to what you are about to do for me. Kobieca forma jest bardziej w moim guście. Then the Archduchess I shall be. On the bed. Lie back. Okej, co mnie czeka? I already told you. It's a surprise. Don't you like surprises? Przy okazji, Will i Jahaira nie lubią naszego gołego tyłka. Any thought of resistance or control is fading. You will obey, giving yourself body and mind to them. Możemy spróbować się opierać, aczkolwiek to są dosyć wysokie rzuty obronne na coś, w czym nie jesteśmy zbyt dobrzy. O, jaka szkoda. It's hopeless. Their hold on you is as warm as a blush. And as tight as a manacle. Don't worry about a thing. You are right where you need to be. Moglibyśmy też udawać, co by dało nam jedną darmową turę w walce z tym czymś. Powiedziałem, nie chcę się z tym walczyć. Więc zobaczmy, jakie konsekwencje nas czekają z tego. Every kiss is as tender as a last goodbye. Every touch a lie of true love. Devote yourself to pleasure eternal. Stay here with me. This can be forever. A, mamy kolejny rzut obronny. 5% szans. Jeżeli wyrzucimy 20, to nam się uda. Oh. Try as you will, every part of you craves to melt right into him. Możesz posiąść moje ciało, ale nie mój umysł. You force your eyes open, drawing yourself back to reality.
I can't wait to explore how you work. What gets you going? What makes you sweat? And every time I make love in your shape, you will know. A shiver out of the blue. A tingle from beyond. Now, your reward for giving me such a present. I will tell you one and only one of Raphael's dirty secrets. Dobra. Whisper it to me. What do you want to know? Po co tu przybyliśmy? Żeby dowiedzieć się, czy Rafael jest dobry w łóżku. No. No, dosyć szybka i zdecydowana odpowiedź. You wouldn't sell yourself so cheaply, I hope. A treasure like you deserves to wrap their hands around Raphael's mightiest rod, the Orphic Hammer. Raphael hides nothing from me, can deny me nothing, aside from what he keeps in his safe. The safe lingers behind the right-hand painting of Raphael. He almost spends more time staring at those portraits than he does at me. Although I'd love to watch you struggle to open the safe without it, this key should help. You've labored enough, pet. Now, shall we bid one another goodbye? Thank you. For you. I will misuse you well. Pa. Nie musiała tego robić na odejście. Nie musiał. Nie musiała. Nieważne. Dobra. Póki co jedyną karą, jaką widzę za to, to... to, że Jaheira i Will są zniesmaczonymi naszym gorącym tyłkiem, oraz że musimy ponownie ubrać wszystkie nasze przedmioty. Nie uważam, żeby to była jakaś duża kara. Dobra. Gdzie mój łuk? Przed chwilą to jeszcze było. No jest, dobra. Nie wyświetlał się. Dobra, tak jak powiedziało. To jest safe. Mamy klucz. Monety duszy, coś co nam nie jest potrzebne, oraz zapiski Rafaela. Aktorzy, którzy dotarli w końcu do Wrót Baldura, więc mogą rozpocząć kolejny etap mojej sztuczki. Poznali sekret astralnego pryzmatu, ale powiem im, że mam klucz. Młot orficzny, który jako jedyny może zerwać kajdany księcia. Młot będzie zabezpieczony w archiwum, zabezpieczony hasłem. Jakie ono będzie? Może daj mi to, czego pragnie moje serce. Dokładnie. Co jeszcze tutaj mamy? Nie. Diabelska martwa natura. In the twisted strokes of the artist's brush, you sense the fragments of a forsaken soul laid out in reds, blues and yellows. Okej, okay, whatever. Dobra, i tutaj dochodzimy. Te... ale mam nałożone odzienie dłużnika. Dobra, nie wiem. Nie wiem, czy gra coś się zbugowała, czy...
Tak tylko mi przypomina na wszelki wypadek. W każdym razie dochodzimy do granic tego, co jesteśmy tutaj w stanie osiągnąć bez jatki. Nie tędy. Więc czy mamy hasło, czy nie mamy? Namyślam się, że nie będziemy w stanie po prostu tego wziąć i wyjść sobie bez niczyjej reakcji. There it is. The Orphic hammer, right within reach. A magical field surrounds the item, preventing you or anyone from touching it. You surmise it's controlled by a vocal component. Magic words. Daj mi pragnienie mojego serca. Careful! Stealing the most precious item in this place is hardly going to go unnoticed. Dobra. Nie wiedzę, żeby była taka sama opcja z pułapką jak wcześniej, więc domyślam się, że jak podejmiemy ten młot, to się rozpęta piekło. Claim to be who you are not. Stole from my master, and now you expect to leave. The moment you step outside this room, all hells will break loose. a hopeless situation. Jaki śmieszek. Dobra. Czy to jest właściwie jakiś fajny przedmiot? Plus 3. Odporność na czar. Otrzymasz ułatwienie do rzutów obronnych przeciwko czarom. Zwalający cios. Zaatakuj magicznie kajdany wiążącą nieruchomioną, sparaliżowaną lub ogłuszoną istotę, aby ją uwolnić. Okej. Okay. I brak nam biegłości. To jest broń żołnierska. Dobra. Czy ktokolwiek jest w stanie to dzierżyć? Nie, nikt się nie zna na broni żołnierskiej. Dobra. Będziemy musieli to. You got what you came for. Successful visit. Great success. Fantastic work. Bad news. So many things will be on fire when you step outside of this room. You included. That's okay, though, right? It's hell. You expected it to be hot. Worst news, Raphael's on his way home, and oh boy, he is spitting mad. You planned for this. I know you did. You have everything under control. It's really important that you don't panic, even when your eyes evaporate from the heat! Come to my prison, bring the hammer, break my chains, and then we exit stage any which way! Już tam idę. Quick as a cockroach, slickety split, if you don't mind! Pośpiech już chyba nie ma znaczenia. Rafael zawsze będzie na nas czekał przy wyjściu. Kielna kula. Ty rzucasz kulę ognia? Piekielna kula rzuca lustrzan luksusu. Dodaję luksusowy. Okej. No da to, że wokół siebie podpaliła tylko. Dobra. Nie wiem, czy potrzebujemy to niszczyć, domyślam się, że nie. Mamy pewnie opis. Przeciwnicy i obiekty w odległości 3 metrów od strefy otrzymują 3 do 36 obrażeń od ognia na koniec swojej tury przy udanym rzucie obronnym. Dobra, czy to się porusza?
to jest w stanie się poruszyć? Mam nadzieję, że nie. No time to waste. Dobra, tak, cyk, cyk. Ty do niej nie sięgasz. Teraz sięgasz. Chciwy odyniec. Tego się nie spodziewałem. Dobra, mam bardzo istotną nadzieję, że ta kula nie jest w stanie się poruszać. Jeżeli jest w stanie się poruszać, nie jest to dobra wiadomość. Lotna ochrona. Niesie obrażenie od światłości. Okej, czy nie możemy zadawać obrażeń od światłości? Dobra, mamy darmowy odpoczynek w buduarze, więc chyba nie ma nic złego, jeżeli po prostu bym użył całkiem fajnej błyskawicy. Tylko 17. 3D10, okej. Myślałem, że to zadaje większe obrażenie. Jak było wspomniane, obrażeń od światłości precz. Chybienie, cóż. Dobra, dajmy również jakąś fajną błyskawicę. Dobra, przy okazji dowiedziałem się, że skacząc możemy sobie znacznie wydłużyć zasięg ruchu. Nie wiem, czy to jest bug, czy... Czy to jest celowe. O nie, kula się porusza! Na szczęście niezbyt daleko. Więc mam nadzieję, że z naszym przyspieszeniem jesteśmy w stanie ją przegonić. Dobra. Zmądźmy się na razie Diablika. Pytanie, czy jesteśmy w stanie ją odrzucić z powrotem? Jesteśmy. Więc niedługo się nią zajmiemy. Dobra, po diabliku, ekstra. Pytanie, na co masz odporność? Na większej rzeczy. Ogień piekielny. Jaheira, nie dałem ci czaru, co? Wzrost kolców. Rzucimy ten wzrost kolców. To powinno trochę i przeszkodzić. Tylko odsuń się trochę. Serduszko też się odsuń. Myślałem się, że moglibyśmy przed nią uciec. Okej, przerwało nam to błyskawice, ale trudno.
Myślałem się, że mogliśmy przed nią uciec, ale myślę, że możemy ją po prostu się pozbyć. Tak, żeby nie mieć z nią już problemów. Promień słońca, czemu by nie? Inaczej co, pocisk wiodący? Dobra, może zachowajmy promień słońca, może się jeszcze przydać. Odparcie było 80%, trudno. Czy to ci zadało obrażenia? No to ci chyba zadać więcej trochę obrażeń, co? Mi się zdaje. Dobra, spróbujemy cię odrzucić. Ale gromu na jakimś wysokim poziomie. Dobra. Teraz nieziemskie uderzenia. Dobra. Piorun. Jeszcze jakieś ładne obrażenia. Nie ma to, bo zbyt dobrych czarów zadających obrażenia. Po prostu dawaj święty płomień. Myślę, że i tak wystarczająco dużo obrażeń jej zadajemy. Dobra. Idzie całkiem nieźle. No choice but to keep going. Red tooth and claw. Piorun. Can't afford to let up. Znowu święty płomień. I ty od... Odeślij ją z powrotem. Dobra. Cyk. Cyk. Consider my hackles raised. I cyk. Dobra. Myślę, że mogliśmy przed nią uciec, ale tak jak mówię, skoro możemy ją sprzątnąć i się nie przejmować nią potem, to zróbmy tak. Dobra. Więcej przeciwników. Will. Tak, oni się poprzemieniają za chwilę w coś innego. Dobra. Może pacnę cię łukiem, zobaczymy, z kim jesteś naprawdę. A nie, trzeba cię zabić, okej. Dobra, ty powinnaś go w stanie być wykończyć. To jest ogień, ty jesteś odporny na ogień, mam nadzieję. Tak. Więc do dzieła. Właściwie akcja jedna zniknęła, nie wiem czemu.
Niepodatność na obrażenia na ognie. Mam się tego spodziewać. Dobra, czekajmy tutaj. Podeńcu, zamierzasz coś robić? Nie? Okej, okay. Spoko. Dobra, może wyłączmy odrzucenie. Dostaniesz jeden, a ty dostaniesz dwa. Chciwy diablik. Dostaniesz, nie wiem, klątwę na cokolwiek. I nieziemskie uderzenia. Przejdźmy sobie resztę drogi. Kolejna kula. Serio? Dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra. Odsuńcie się wszyscy. Zrobimy to samo co wcześniej. Tak, najpierw fala gromu na jakimś niezłym poziomie. Ups, sorry. Chciałem ciebie załapać. Okej, zapomniałem cię odrzucić. W sumie ten wzrost kolców dobrze ją spowolnił, więc zróbmy to jeszcze raz. Już nie jestem pewien, czy ona nie wypada. Czy ona nie wypala tych kolców, jak wchodzi na nie. Co ja możesz się zauroczyć? Dlatego zapomniałem ostatnio. Pocisk wiodący w jakimś fajnym poziomie, czemu by nie? Szkoda. Dobra. Ponownie. Cyk. Teraz ty, Will. Sometimes the only way out is through. Jeszcze raz pocisk wiodący. Nie zadaje to zbyt dużo obrażeń. Ziemskie uderzenie. Mamy wykończyć. Ładnie. Dobra. 12. Jaheira, powinnaś być w stanie go wykończyć jednym zaklęciem. Może. Mergeron? To ci, którymi walczyliśmy z tamtym demonem.
Dobra. Ponownie. Siła. Nieziemskie uderzenie. Dobra. Ona nas już tam prowadzi. W sumie, tak nam to resetuje. Dostaniesz również, i że tak samo szybko pójdziesz jak twój kolega. Doświadczenia dostajemy. Szyby więziennego. O, to jest też zejście, którego nie zauważyłem. Dobra. W każdym razie, zanim tam zejdziemy, przyda nam się krótki odpoczynek. A raczej długi odpoczynek. Jaheira, zapomnij o tych kolcach. Fajnie, że buduar dalej działa, że nam to nie wyłączyło. Dobra. Przywołajmy sobie sojuszników. Ty masz wolny czar 6 poziomu. Dajmy coś, co nie jest ogniem, bo w przyszłości przeciwnicy pewnie mogą być odporni na ogień. Dobra, powiedzmy, że nie wiem. Giermek ziemi. Okej, okay, jeszcze nigdy nie przywołaliśmy. Ty możesz przywołać sojusznika. Zobaczmy tym razem Kambiona. Dobra, dobra, już idziemy, idziemy. Careful! The jailer will swallow you whole if you take another step. And you won't be able to see me while you're being digested! Poradzimy sobie ze strażnikami. Find my prison. My body is held in chains just beyond. The whole house is tumbling down, and Raphael striding across the plains to come catch a mouse. And I swing that big, beautiful hammer, crack open my chains, and let's get out of here. It's time to buy this coop on a hope and a prayer. Do dzieła. You sound so brave, but we really don't have a choice. Light on my feet. Przycisk? Okej. Okay. To nam zapowiada, co właśnie stoi tam przed nami. Spektator. Wygląda na to, że ma również sojuszników. Jest ich dwójka. Skacz tutaj, Will. Dobra. Właściwy diablik. Czy coś możemy zrobić z tymi spektatorami, zanim się ruszą? Chyba nie tobą, co? Możemy spróbować unieruchomić potwora, co? Jest problem, że długo będzie sporo ataków na ciebie lecieć od tych diablików.
Więc domyślam się, że jest duża szansa na to, że przerwie ci to. Więc może najpierw zajmijmy się tymi diablikami, a potem pomyślimy, jak tych spektatorów się pozbyć. Ale na szczęście nie zrzucają. Tym razem zrzuciły. Dobra, momencik, musimy jeszcze raz do tego podejść. Dobra. To jest to drugie przejście, o którym mówiłem. Trzeba tutaj zeskoczyć z balkonu. Tutaj jest wyrwa. To nas ustawia, myślę, że w trochę lepszej sytuacji, to ująć, taktycznej. Ant, czy ty nie umiesz latać? Ciekawe. Na pewno nie umiecie skakać, ale mi się zdawało, że przynajmniej umiecie latać. No cóż. W każdym razie. Dobra, Will. Masz zasięg? Masz zasięg. Czym wy atakujecie? Nie wiadomo czym. Dobra, w takim razie przeklnę cię na zręczność. I dostaniesz swoje. A może najpierw zająć się diablikiem. Dobra. Z tej strony chyba niewiele nam zrobią. Bardziej, jeżeli będą podłować. Użyję na razie przywołania błyskawic. Dopóki nie pozbędziemy się diablików, nie chcę wchodzić na te platformy, żeby nie popełnić błędu tak jak wcześniej. Dobra, ty chyba rzeczywiście nie potrafisz latać. Ale potrafisz się teleportować. Fala gromu. Spróbujmy. Ładnie. Błyskawice. Nie sięgnął. A piorun? Nie, cel zablokowany. Dobra, Jaheira, przeskocz tutaj. Mam nadzieję, że to przeżyjesz. Dam ci ściana cierni. Ciekawe, czy to działa na spektatory. Dobra, może nie, bo jednak. Znaczy, obrażenia brzmią fajnie. Istoty, które. Istoty mogą przechodzić przez ścianę, ale odnoszą obrażenia w każdej turze i szybkość ruchu zostaje zmniejszona do 1/4.
Dobra, spróbujmy, czy to mu zada obrażenia. Dobra. Nie reaguj. Dobra, może to przeciwdziałajmy. Chyba chciał Jaheirę przenieść. Dobra. Tobie dałem plagę owadów za to. Czemu by nie? Dobra, zobaczymy jak to zadziała. To cię powinno zaboleć. Przynajmniej raz musiałeś przejść przez ścianę, żeby tutaj dotrzeć. Dobra, czy ty możesz w jakikolwiek sposób się tam dostać? Chyba nie. Nie potrafisz skakać. Ale masz rycie. Okej. I masz jeszcze jedną akcję. Gęstym błotem. Uderzenie uziemionego gromu. Po prostu zaatakuj. Dobra. Dobra. Spróbujmy po prostu ubić tego spektatora. Ładnie. Teraz dobrze byłoby się pozajmować tymi diablikami, żeby nas nie ściągały. Dobra, już tylko dwa zostały. Dobra, ja sobie wrócę z powrotem. A, nie mam. Nie mogę wrócić z powrotem. Dobra, ty zostań na razie tutaj. Jeżeli będę cię potrzebował, to zrobisz coś innego. Krok przez mgłę na przykład. Albo może spróbuj podejść tak daleko jak możesz. Nie możesz zbyt daleko dojść. Dobra, trudno. Źle się poustawiałem. Dobra. Pijany wdech, zwab do siebie wrogów odurzającym podmuchem. Okej, jesteś przerażony. Możesz go odrzucić? Ładnie. Podejdź tutaj jak blisko możesz. Dobra, i co możemy rzucić bez przerywania koncentracji? Jak ognisty pocisk albo wypalający płomień. Ciekawe, ile razy jeszcze to zrobię, zanim zapamiętam, że oni są odporni na ogień.
Dobra, przerwało nam to ścianę cierni, ale myślę, że zadało to na tyle obrażeń, żeby... Dobra, nie chcę zobaczyć, że ktoś za chwilę spadnie, więc przerwijmy to. Że zadało to na tyle obrażeń, że się opłacało. Dobra. Promień słońca już zużyliśmy, nie pamiętam kiedy. Nie. Święty płomień może? 42%. Pocisk wiodący. Może najpierw zajmijmy się spektatorem, chociaż Will pewnie będzie w stanie go zabić w następnej turze bez większego problemu. A możemy mu pomóc pociskiem wiodącym. Moglibyśmy, gdybyśmy trafili. Rycie, czemu by nie? Chylienie, okej. Dobra, zajmijmy się spektatorem. Powinno to go zabić. Dokładnie. Prawie. Dobra, dobij go. Onward. Podobny nóż. Dobra. Tyle. Zobaczmy, czy mieli coś ciekawego przy sobie. Promień paraliżujący. Paraliżuje cel. Całkiem, brzmi całkiem spoko. Zastanowimy się, czy komuś możemy to dać. Dobra, dziewczyny, nie musicie już podtrzymywać tych brzydkich rzeczy. Dobra, serduszko, weź mod. Najbardziej do ciebie pasuje. I przywal temu czemuś. Okej. Jedno z głowy. In the room. You can see how you avoid looking at me. I must be so terribly mutilated after all these decades of torture. Don't hold back. Tell me how bad it is. Jesteś piękna, Nadziejo. I'd blush if they had left me any skin to redden, and I would kiss you if they had not torn off my lips. Nie, poważnie, wyglądasz w porządku. You truly are the kindest fool I've ever met. We'll carve our way to the entrance hall and chop Raphael into messes. That's the hopeful version, of course. The likely version is that we are the messes and he is the chopper. Onward! Dobra. Looking ahead. Patrzcie, towarzysze. How much further can I go? Dobra, bo póki co nic więcej nie mam tutaj do pokazania. Nadzieja się dołączyła do nas. Jest kapłanką. Hmm.
Przywołać mnie, która leczy twoich sojuszników? Ciekawe. No to jest akt wiary, okej. Boskie uderzenie, światłość. Może się nie przydać, jeżeli oni będą mieli odporność na obrażenia, na ochronę, na światło, obrażenia od światłości. Masz zbroję maga. Na wszelki wypadek. Czemu by nie? Nie zaszkodzi. I możemy też użyć twojej boskiej interwencji. Aż raczej nie będziemy mieli z tobą do czynienia dłużej niż ta jedna walka, więc i tak to nie ma znaczenia. Dobra, w każdym razie z powrotem do buduaru. Wyleczymy się, przywrócimy zaklęcia i cóż, zdaje nam starcie z panem domu. To następny odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.